co było takim pierwszym tropem? Gdybyśmy tak mieli cofnąć się do tego momentu, kiedy zaczął Pan researchować karierę Natalii, bo rozumiem, że to tak szło od jakby początku do końca i coraz więcej było tych wątpliwości, gdy Pan to wszystko sprawdzał? Pierwszą wątpliwością był trailer filmu, w którym zagrała, który wygląda na jakąś produkcję, której budżet wynosi 2 złote. A potem jak zobaczyłem filmiki z festiwalu, który rzekomo miał być prestiżowy, a który wygrała, którego budżet no, też nie przekracza 2 złotych. Wszystko to razem dało mi do myślenia, że być może ona jednak nie jest gwiazdą Bollywood. No, smutna historia w sumie, bo myślę, że najgorsze dla tej dziewczyny nie jest to, że to się wydało, tylko najgorsze jest to, że ona tyle lat musiała żyć w tym i udawać kogoś, kim nie jest. To jest trochę koszmarne, bo to jest codzienny stres, czy się ludzie nie zorientują. Teraz się zorientowali, ale przecież ileś lat ona musiała w takim niepokoju funkcjonować. A czy Natalia na przykład po publikacji Pana materiału odzywała się do Pana bezpośrednio, na przykład z prośbą, aby ten materiał zdjąć? Nie było takich próśb. Czyli ta pierwsza próba kontaktu to było właściwie to, co pojawiło się na jej Instagramie i to oświadczenie po dość długim czasie. Tak, dokładnie. Spodziewał się Pan tego oświadczenia? Są tylko dwie możliwości wyjścia z takiej sytuacji. Albo się zapaść pod ziemię i udawać, że nic się nie stało po jakimś czasie, albo straszyć procesem sądowym, co jest o tyle wygodne w Polsce, że procesy sądowe trwają po 5, 6, 7, 8 lat. Więc można potem grać w tą grę, że na razie sąd niczego nie stwierdził. Dopóki sąd nie wyda wyroku, to jestem niewinna, więc to przedłuża takie życie gwiazdy o ileś tam sezonów. Więc zdecydowała się taktycznie na ten ruch. Nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony. Natomiast no, ona troszeczkę jednocześnie sprawiła, że to nie będzie jednorazowa produkcja, tylko jakiś tam serial. Więc nie wiem, czy to było dobre posunięcie, bo myślę, że dość niekomfortowo będzie się jej oglądać to wszystko to, co zostanie wyprodukowane nie tyle przeze mnie, co w ogóle przez media w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. Pan jest na przykład gotowy na ugodę, czy raczej będzie Pan w tym sądzie udowadniał swoje racje? Ale na czym miałaby polegać ugoda? Tego jeszcze nie wiem, może coś adwokaci zaproponują. Jestem absolutnie gotowy na ugodę pod tytułem, że Natalia Janoszek przyzna, że nie jest żadną gwiazdą Bollywood, zrobiła wszystkich w konia i powie, że fajnie się bawiła, a media i dziennikarze to idioci. Na taką ugodę jestem gotowy. Czy Pana zdaniem to jest koniec Natalii Janoszek, właściwie jej kariery, chociażby tutaj w Polsce? Nie wiem, Piotr Kraśko nie płacił podatków przez kilka lat i jeździł bez prawa jazdy, a prowadzi program informacyjny, więc jakby nie wydaje mi się, by w Polsce cokolwiek było takim game changerem, że już nie można potem funkcjonować w show biznesie. Więc przykładów ludzi, którzy narobili bałaganu w swoim albo cudzym życiu, a potem jak gdyby nigdy nic sobie działali, jest na tyle dużo, że jest to pewna nadzieja dla pani Natalii.